Dzień dobry, Zabrze. Czy pamiętacie film, w którym zachęcałam zabrzańskich przedsiębiorców do tego, żeby zgłaszali się do mnie, ponieważ wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Zabrze mamy zamiar pomóc im i rozpromować ich przedsiębiorstwa? Stało się tak, że zgłosiło się do nas 10 przedsiębiorców i bardzo serdecznie im wszystkim dziękuję. Postanowiliśmy, że mieszkańcom przekażemy kilka tysięcy takich zawieszek. Na tych zawieszkach znajdziecie informacje o tym, jakie podmioty się do nas zgłosiły, ale też informacje o tym, jakich rabatów postanowili udzielać mieszkańcom. Znajdziecie tutaj usługi gastronomiczne, usługi stylizacji paznokci, drobnych przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem, znajdziecie ludzi, którzy handlują smarami i olejami, ale też częściami samochodowymi, znajdziecie szkołę nauki jazdy, znajdziecie zakład leczniczo-rehabilitacyjny, ale też mini zoo i salon fryzjersko-kosmetyczny, więc dla każdego coś dobrego i dla pań, i dla panów. Te zawieszki trafią do kilku tysięcy mieszkańców naszego miasta. Z jednej strony zależało mi bardzo na tym, żeby ci przedsiębiorcy poznali się ze sobą i żeby chcieli ze sobą współpracować. Z drugiej strony zależało mi na tym, żeby ich obroty się zwiększyły, a z trzeciej strony zależało mi na tym, żeby mieszkańcy zechcieli wspierać lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście mogłabym zrobić zdjęcie i pokazać, że wspieram lokalną gastronomię. Oczywiście mogłabym zrobić zdjęcie koszyka z zakupami i pokazać, że kupuję u lokalnych przedsiębiorców, ale to wszystko już było. A ja zawsze stawiam na oryginalne pomysły. Dlatego wspólnie z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Nowe Zabrze w najbliższym czasie przekażemy mieszkańcom właśnie te zawieszki. Jeśli chcecie, żeby do Was trafiły, to koniecznie odezwijcie się do mnie w wiadomości prywatnej. Albo dobrze obserwujcie klamki przy swoich drzwiach, w Waszych domach i mieszkaniach.